Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie film z cyklu Jak zdjąć zderzak przedni z Passata B5, aby nic nie pourywać. Filmik będzie króciutki, choć spinek śrubek i zatrzasków jest troszkę. To postaram się dość ściśle w tym materiale Wam pokazać, jak zdjąć zderzak, żeby nic nie urwać. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Wszystkich zapraszam do komentarza. Lecimy z tematem. Demontaż zderzaka zaczynamy od demontażu naszego grilla trapy. Ona się trzyma tutaj na dwóch trzydziestkach oraz na zatrzaskach tutaj na dole. O ile te trzydziestki pójdą bez problemu. Pierwszy jest tu na górze. Jest. I teraz musimy odpiąć tutaj te na dole, żeby to zrobić. Trzeba podejść od spodu. Znaleźć. Naciskając, odważyć. Dobra. I jeszcze musimy odpiąć naszą cięgno do otwierania. Opa. Jest. Dobra. Pokażę, jak to wygląda. Więc to są te zatrzaski na dole, które tutaj trzeba wcisnąć od zewnątrz, żeby to wyskoczyło. No i nasz tutaj zapięcie. Tam na zamku została taka metalowa zapadka. Trzeba ją odpiąć do góry, coś wsadzić, żeby rozszerzyć te dwa ucha i wyjąć z bolca, który jest prostopadły, tak powiedzmy, do tego. I wtedy wyjmujemy i mamy atrapę zdjętą. Musimy odkręcić tutaj te trzydziestki. Tu. Oraz z każdej strony na nadkolu. Tutaj mamy. Musimy odkręcić nasze nadkole. Oraz tu jest śruba do odkręcenia zderzaka od błotnika. I jak już to odkręcimy, będziemy mogli zderzak zdjąć do przodu. Później jeszcze pokażę, bo musimy odpiąć nasze halogeny. Słuchaj sobie muzyczki, a ja to zrobię. Mamy odkręcone, więc można zdejmować powoli, zsuwać z prowadnic. Raz. I dwa. No i zderzak mamy zdjęty. Jak to wygląda? W tym filmiku to byłoby tyle. Zderzak mamy zdjęty. Nic jest skomplikowanego.
parę śrubek, parę zatrzasków i zderzek mamy zdjęty. Trzeba uważać tylko przy atrapie, bo tam te zatrzaski od spodu są ciężko dostępne. Tak naprawdę to tyle. Plus jeszcze w filmie nie ma tego, ponieważ mój zderzak nie był przymocowany od dołu. Natomiast jeśli ktoś ma samochód, który był mniej ruszany przez poprzednich właścicieli, to jeszcze od spodu jest odkręcony do odkręcenia dwie śruby. Także proszę uważać przy zdjęciu zderzaka zawsze. Przed szarpaniem popatrzeć, może po prostu może gdzieś się ukryła jeszcze jakaś śrubka. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam nowych widzów do subskrypcji. Wszystkich Was zapraszam do komentowania, do lajkowania i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, do następnego. Hej!